Witamy Państwa w naszym kolejnym filmowym programie. Dzisiaj przyznam szczerze, że będziemy rozmawiać z moim gościem o filmie, na który ja bardzo liczę, ale z drugiej strony bardzo się boję. Doktor Sylwia Frach. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Proszę Pani, boję się tego. Czy my czasem nie będziemy między spaghetti westernem a klasztorem Shaolin, które swego czasu w dzieciństwie i młodzieńczości oglądałem. I przyznam się Pani, że tak jak właśnie się obawiam, tak też niecierpliwie czekam na ten film, bo pamiętam doskonale moją ulubioną serię lat młodzieńczych, czyli Zabójczą broń i czym dalej w las, tym gorzej. I teraz dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, z panią dr Sylwią Frach o Johnnym Wicku. Tak. Może być inaczej? Niech mi pani chociaż trochę wleje w serce nadziei. Ja myślę, że zawsze mamy pewne wątpliwości co do serii, które mają którąś już tam cyferkę, prawda, przy tytule. Tutaj John Wick 4 jest filmem akcji. Skupia się, jak doskonale wiemy, na historii tytułowego bohatera walczącego z przestępcami i z mafią. I film nie jest bezpośrednio związany z westernami spaghetti czy też klasztorem Shaolin, ale rzeczywiście w swoim stylu i estetyce nawiązuje trochę do tychże właśnie gatunków filmowych, ale sam reżyser filmu, Chad Stahelski, zdradził, że zasady, które rządzą światem Johna Wicka, zaczerpnięte zostały w głównej mierze z filmów samurajskich. No właśnie, no bo skoro pani już wspomniała reżysera, to notabene to właściwie taki człowiek wykąpany niemalże w kinie akcji. No i właśnie, czy jest w stanie zaoferować coś fanom więcej niż tylko 2 godziny takiej czystej bijatyki na ekranie? Dlatego na początku porównałem ten spaghetti western z klasztorem Shaolin, bo umiejętności w tym filmie głównego bohatera są takie, że potrafi fruwać prawie, że. Tak, to prawda. Stahelski jest znany z tego, że ma duże doświadczenie w pracy jako kaskader, ale również jako reżyser filmów akcji, bo wyreżyserował 3 poprzednie odsłony serii John Wick. Stahelski również, mam wrażenie, wykazuje się pewną dużą nawet kreatywnością w tym, co robi, i nowatorskim właśnie podejściem do realizacji filmów akcji. I w poprzednich filmach John Wick wprowadził na przykład nowe sposoby walki, nowe sposoby wykorzystywania broni palnej, co, jak wiemy, zaskoczyło, ale również spodobało się zarówno widzom, jak i krytykom filmowym. I nie ma wątpliwości, że John Wick 4 będzie obfitował w sceny walki. Będzie widowiskowy. Ale wydaje mi się, że reżyser zaskoczy troszeczkę widzów, chociażby wprowadzeniem nowych bohaterów. Czyli, że tu jest szansa. Tak, okay. Pojawiają nam się nowe lokalizacje. Akcja filmu przeniesie nas zarówno do Berlina, Paryża, Osaki czy też Nowego Jorku, ale również wydaje mi się, że na poziomie ścieżki dźwiękowej tutaj też będą jakieś nowości muzyczne. No to zobaczymy. No a jeszcze nie wspomnieliśmy, znaczy zasygnalizowaliśmy postać, bo John Wick, natomiast oczywiście słowo o Keanu Reevesie, który chyba powrócił dzięki tej serii do żywych, no ale zastanawiam się, czy to nawet nie można byłoby napisać doktoratu, a profesury zrobić na temat postaci w ogóle, aktora i człowieka, jakim jest Keanu Reeves. Tak, Keanu Reeves z całą pewnością należy do czołówki hollywoodzkich aktorów. Sławę zdobył już w latach 80., ale to właśnie seria John Wick pozwoliła wrócić mu na szczyty i wrócić do pełnej świetności tak naprawdę. Jest to aktor, który jest niezwykle ceniony zarówno przez fanów, widzów, jak i krytyków filmowych. Doskonale wiemy, że jest to człowiek o wyjątkowym charakterze, bardzo prostolinijny, skromny, a przy tym zawsze wkładający bardzo dużo pracy w swoje role. On się rzeczywiście godzinami przygotowuje. Tak było również w przypadku John Wick 4. On spędzał 5 godzin dziennie na treningach. Także jest to wspaniały aktor,
wybitny aktor, ale również wspaniały człowiek. No bo Państwo też nie znają go ze strony teatralnej, bo to również aktor teatralny wbrew pozorom. Proszę Pani, no to dajmy, bo będziemy dawać na koniec naszego spotkania smaczki. Różne to zacznijmy od smaczków dla naszych widzów, czyli od pytania konkursowego Pani doktor. Szanowni Państwo, w której części serii John Wick nie zagrał Lawrence Fishburne jako The Bowery King? Pytanie trudne czy łatwe? Powiem Państwu łatwe. Trzeba sięgnąć do korzeni, ale już nie powiem aż do jakich bezpośrednio. Czas na seans, czas na opole.pl. Pod tym adresem czekamy na dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi, które nagrodzimy, uhonorujemy nagrodami ufundowanymi przez kino Helios. No a skoro o Fishburnie mowa, to jednak z Keanu Reevesem zawsze się będzie łączył poprzez tak. Inny, równie znany cykl. Zgadza prawda? Się. Czyli niech Państwo zwrócą uwagę na tego Morfeuszka. No to dobrze, to wróćmy na koniec do tych smaczków, bo być może to jest ten bodziec, bo te moje obawy, już Pani powiedziała lokalizacja, powiedziała nowi tak. Aktorzy. No a na ekranie ja starał się będę no, niczym archeolog, mam wrażenie, poszukiwać różnego rodzaju elementów, jakichś odkryć, które by mnie zaciekawiły. Oprócz tego, oprócz tej wielkiej dynamiki, która czeka chyba na wszystkich widzów tego filmu. Tak, myślę, że tutaj na ekranie pojawią nam się nowe śmiercionośne, powiedziałabym, artefakty, czyli już na poziomie broni, prawda, pistolety, miecze samurajskie. A nie zapominajmy, że w poprzedniej odsłonie serii pojawiły nam się złote monety Continental, które służyły jako waluta w świecie przestępczym. Dokładnie. I nie jeszcze to, bo jeszcze elementy ze świata sztuki również też się będą pojawiały. Tak. Więc drodzy Państwo, bo film miał już w Polsce swoją taką prapremierę oficjalnie od jutra na ekranach. Ja z całą pewnością na pierwszy seans się wybieram, więc nikt mnie nie zatrzyma, ale po pierwszym seansie mam nadzieję, że będę miał więcej radości niż smutków ze spotkania z Johnem Wick 4. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję bardzo. Doktor Sylwia Frach była naszym i Państwa gościem.